Witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem piwo Zeldika, niemieckie, Benediktiner, Weissbier, 5,4% alkoholu. Oczywiście na stronie Aldi pisze, że jest specjalnie wyprodukowano dla Aldika, ale na etykiecie nie ma takiej wiadomości. No cóż, jest to spółka Joint Venture, Bitburgera, Bitburger Group i Ethel Abbey. No i jest produkowane w Leis, no gdzieś tam w Hessen, na potrzeby tej marki. W składzie no, jest piwo niemieckie, nie będzie jakichś udziwnień. O, jest po polsku. Składniki: woda, słód pszeniczny, słód jęczmienny, chmiel i drożdże. Produkowano w Niemczech przez Lische Private Brewery Ring Melchior GmbH. Tyle wiemy. Tyle wiemy. Kapsel jest dedykowany w tych samych kolorach. Przejdźmy do piwa. Dosyć takie pomarańczowe w wyglądzie, mętne. Piana zdążyła opaść. No nawet się spora tworzy, ale szybko pada. Sporo jest średnich pęcherzyków i one to redukują tą pianę. Aromat jest przyjemny, słodowy, lekko miodowy, trochę banana, troszkę takich przyprawowych nut. Nie jest źle, powiedział, że fajnie, może nawet gdzieś jakaś gruma banana się przemyka, ale tak niewyraźnie. Całkiem zachęcająco. Co prawda tam w ich własnym opisie na stronie, to oni tam napisali niesamowite rzeczy. Skórka pomarańczowa, banan, goździki. No nie powiedziałbym, że goździki, ale jakaś tam przyprawowość jest. Także no, to jest takie dosyć ugładzone doznanie węchowe. Spróbujmy. Wasze zdrowie. Dosyć wytrawne jak na Weissbier. W pierwszej chwili jak się pije, to nawet ma się wrażenie jakby lekkiej słodyczy, pełni, ale to szybko ucieka, robi się dosyć wytrawnie. Jest sporo mniej banana, jest więcej tych pszenicznych nut, jakieś nuty trochę cytrusowe. Jest fajnie pijalne, to trzeba powiedzieć. Odświeżające. Ale wytrawne. Jest rzeczywiście wytrawne. Tej pikantności jest odrobinę tylko. Nie powiedziałbym, że to są goździki. Tak samo jak i w aromacie. Ale jest przyjemnie. Już nie ma takich miodowych nut tutaj też. Ale jest odświeżająco, przyjemnie, bardzo łatwo pijalne. Spore nasycenie. No i zostaje taki dosyć przyjemny posmak. Słodowy, pszeniczny. Z takimi troszkę cytrusowymi akcentami.
No troszkę jest to, że tak powiem, zubożone doznanie w stosunku do aromatu. Już nie jest takie słodkie. Ale ciągle jest fajne piwo. No może to tylko takie moje doznanie, ale ja wolałbym, żeby ono w smaku było bardziej podobne do aromatu. Ale no to jest moje doznanie. Także jak komuś to piwo jest odpowiada niesamowicie, gratuluję. Mnie osobiście niekoniecznie, ale tak jak mówię, bardzo fajnie się pije i wolałbym, żeby było bardziej takie jak aromat w smaku. Ale to jest moje zdanie. Możecie się nie zgadzać. Proszę bardzo, piszcie w komentarzach, że się nie znam. Moje osobiste zdanie. Mam nadzieję, że ta recenzja chociaż się wam pokazała. Na pewno się pokazała, jak obejrzycie. Ale, że się wam podobało. Także dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco. No przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. Przekażcie ten film swoim znajomym. No i jeśli chcielibyście wspomóc ten kanał troszkę bardziej, możecie wysłać mi wirtualną kawę. Link jest w opisie filmu. Wasze zdrowie. Prost.